Bezpośrednio nie miałem przyjemności nigdy spotkać pana Piotra Skórzyńskiego, natomiast wielokrotnie znajdowałem się z nim w korespondencji, ponieważ chciał, był tak uprzejmy, wysyłać nam, czyli redakcji Arkanów, swoje teksty, swoje bardzo ważne teksty. Już w drugim roku istnienia Arkanów, w 96, przesłał pierwszy tekst, to była recenzja, pamiętam to dzisiaj. Tak się złożyło, że ukazała się dokładnie obok recenzji z tomiku Leszka Długosza, który dzisiaj jest laureatem nagrody imienia Piotra Skórzyńskiego, ale potem bardzo ważne teksty w kolejnych latach, między innymi o tym, co stało się z Gazetą Wyborczą i jaką rolę Gazeta Wyborcza zaczęła pełnić, fundamentu tego układu sitw i korupcji w III RP, a także bardzo ważny tekst historyczny analizujący kulturowe znaczenie 68 roku, czy raczej kontrkulturowe znaczenie 68 roku i kilka innych tekstów, które no, moim zdaniem odegrały bardzo dużą rolę, w każdym razie z punktu widzenia pisma, bardzo dużą rolę intelektualną. Jakie wartości uosabiał on sobą, co spowodowało, że nie ma go wśród nas? No myślę, że to proroczo opisał sam Piotr Skórzyński w tekście, w którym przedstawił sposób, w jaki Adam Michnik w czerwcu, dokładnie 4 czerwca 1989 roku w rozmowie z Jackiem Żakowskim opublikowanej wówczas w Tygodniku Powszechnym, wyszydził postawę niezłomnych, którzy nie zrozumieli, że scena obrotowa historii obróciła się o kawałek i trzeba teraz inaczej już zupełnie myśleć, mówić, zachowywać się, trzeba podawać rękę oprawcom, trzeba załapać się, przepraszam za to kolokwialne określenie, na obrót koła historii. Adam Michnik wyszydzał postać ze Sławomira Mrożka, opowiadania z okresu nieodległego od stalinizmu, który Sławomir Mrożek wychwalał. To była postać niezłomnego lucusia, czyli człowieka po prostu niezłomnego, którego komuna i postkomuna była skłonna wyszydzić właśnie jako tego, który nie umie się zaadaptować, nie umie zgiąć w porę karku. Jest takim śmiesznym, trochę niezłomnym lucusiem, wiernym swoim poglądom i przekonaniem i płaci za to cenę. W przypadku Piotra Skórzyńskiego cenę najwyższą, wyszydzenia, zmarginalizowania, właśnie za wierność swoim przekonaniom. Bardzo żałuję, że nie ma go dzisiaj z nami, także dlatego, że być może dzisiaj ta niezłomność mogłaby zyskać nie tylko chłostę śmiechu ze strony szyderców, obrońców III RP, ale uznanie ludzi, którzy doczekają, mam wrażenie, lepszej Polski. Właśnie Piotr Skórzyński był dzieckiem Solidarności. Ideały Solidarności były dla niego wielkie. Konkretne pytanie. Stał się niejako też i ofiarą tejże Solidarności, bo w momencie, w którym najbardziej była mu potrzebna, to jej zabrakło. No niestety myślę, że tutaj też Piotr Skórzyński i to każdy z nas może, znaczy nie każdy na pewno, ale niektórzy z nas uderzeniem w piersi mogą to powiedzieć, że jest symbolem czy przedstawicielem dużej grupy ludzi Solidarności, o których zapomnieliśmy, którzy nie pojawiają się na pierwszych stronach gazet, nie dostają orderów najwyższych z rąk kolejnych prezydentów. Lech Kaczyński próbował to najbardziej nadrobić, właśnie przypominając sobie tych tak zwanych szeregowych członków Solidarności, tych nie celebrytów Solidarności, ale tych ludzi z drugiego szeregu. Często myśmy o nich zapomnieli i często właśnie ci bohaterowie drugiego planu Solidarności, no co tu dużo mówić, żyją w nędzy, na marginesie, zapomniani, niedocenieni. I myślę, że postać Piotra Skórzyńskiego mogłaby być takim memento dla nas, byśmy szukali ich, póki można im pomóc. Ale i też system sprawiedliwości, jaki nam zafundowała wolna, w cudzysłowie, Rzeczpospolita, nie sprawdził się, jeśli chodzi o osobę Piotra Skórzyńskiego. Chciałbym wspomnieć o słynny wyrok sądu w sprawie odszkodowania.
No to tutaj kilka razy ten system zorganizowanej niesprawiedliwości, powiedziałbym, zadziałał w jego przypadku, bo poza tym, o czym pan wspomniał, no można przypomnieć także losy jego książek, zatrzymywanych przez wymiar niesprawiedliwości, niedopuszczanych do czytelników na mocy dość kuriozalnych werdyktów. Także, no cóż, jest i tutaj niestety los Piotra Skórzyńskiego przykładem no działania systemu, który o ludziach prawych nie tylko zapomina, ale pamięta i robi wszystko, żeby ich ukarać. My jesteśmy w sytuacji szczególnej, w sytuacji, w której zmienia się pozytywnie nasza rzeczywistość. Mamy wreszcie pierwszy sukces. Myślę, że w tym momencie najbardziej brakuje nam osoby Piotra Skórzyńskiego. Tak, tak jak powiedziałem, żal, zwłaszcza ze względu na niego samego, że przecież mógłby z większą pogodą spojrzeć na teraźniejszość, na przyszłość z nadzieją. Tą nadzieją, której tak bardzo jemu i wielu z nas zabrakło w tych ciemnych czasach, powiedziałbym, przed świtu. Bo on, tak jak to pięknie ujął w swoim poemacie Zygmunt Krasiński pod tym tytułem, Przed świt właśnie, był świadkiem czasu przed świtu, kiedy jest najciemniej, kiedy wydaje się, że już to słońce nie wzejdzie, ta nadzieja. I on tej nadziei niestety nie doczekał. My się nią cieszymy i to jest właśnie moment, żeby koniecznie przypomnieć tych, którzy jak Piotr Skórzyński nie doczekali tego dobrego dnia, żeby ta zgoda narodowa, pod której hasłem dzisiaj wszyscy się przecież podpisujemy, nie była zgodą z generałem Kuflem, generałem Baryłą tylko, ale przede wszystkim zgodą z tymi i przypomnieniem tych zapomnianych, wzgardzonych, odepchniętych, wyśmianych, niezłomnych lucusiów. Trzeba im przywrócić miejsce w naszej wspólnocie godne, na jakie zasłużyli właśnie swoją niezłomnością.